Cześć, Mako, z tej strony idę teraz w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku gramy sobie w grę Farming Simulator 2019. I tak jak zapowiadałem, zbieramy sobie beleczki. Pięknie, ładnie. Już oddałem trasę, jak możecie zauważyć. Pieniądze oddane Stachowi. No i dostałem, nie zostawiłem, 32 tysiące. Mam na koncie teraz 32,5 tysiąca dokładnie. Tyle mi zostało. Nie tyle mi zostało. Tylko tyle jakby zarobiłem za. Za co zarobiłem? Za słomę. Bo boże rolnikowi tam ustawiłem trochę. Trochę się poprzewracało, to powiedział, że później mu wiem tam przyjechał, to po odcinku do niego pojadę. Tak, ja mi troszeczkę już się nauczyłem operować, żeby nie było tak sztywno, ale jakoś to idzie. Jakoś to idzie powoli. W dzisiejszym odcinku będziemy wapnować sobie pole. To jest na pewno. I kupimy sobie prawdopodobnie jedno pole. Kupimy sobie. Żeby było już. Może też jest wapnem, jak nam wapna starczy. Bo tutaj na wiosce pola mogą być... W ogóle mogą nie mieć wapna danego. Bo tu tak dbają niektórzy. Aha, dobra. Bale mi się strzepiły i teraz do maksa do prawej. Okej, okay, nie tak. I teraz. Okej, okay, no i mamy miejsce już na dwa kolejne bale tam. Dużo tych bali z tego pola nie mam, ale to nic. Cześć. Okej, dobra. Zamykamy. I mamy beleczkę. I lecimy. Przyczepę zostawił tamtego gospodarza pod wiozę moją tam. O kurczę. Chociaż. Jest dobrze. Podbiorę moją tam na plac, zobaczycie jak te belki są poukładane. I później lecimy sobie z... czym sobie lecimy? Oddajemy chwytaka Stachowi. Oddamy mu go. Bo to jest jego chwytak, nie mój. I pojedziemy sobie do mnie na farmę. Albo nie oddamy chwytaka Stachowi. Kurczaczki, co jest z tym balem nie tak? Nie oddamy tego chwytaka Stachowi, zostanie tam 60 z tym, a ja sobie będę wapnował już pola. Plany są takie, żeby kupić... No zaraz wam pokażę, jakie pole sobie kupić. Kupić sobie takie pole. Jedno. I na wiosnę na nim zasiać kukurydzę i na jednym jeszcze takim. Idealnie. Pika bello magnifique. Zagubiłem teraz i będzie trochę roboty, już będzie jesień się zbliża. Perkins. Będzie sobie... To Perkinsem będę robił, może Perkinsem coś będziemy talentować w kolejnych odcinkach. Ale to się zobaczy. Na pewno są pora, które będę musiał zaorać. I bach. No i bal mi spadł, bo by nie było, jakby nie spadł. Poprawimy sobie go zaraz. Jeśli tego ustawimy, potem tego pojadę, postawimy tamtego i pasamy to wszystko. No. Pola troszeczkę dojdzie, roboty też troszeczkę dojdzie. Perki, jak możecie zauważyć, już na 3,8 motogodziny. Motogodziny ma tyle już, perki. Czy to jest dużo, jak na ten sezon? Jak jesteśmy już po żniwach, sporo,
ale myślę, że Perkins będzie miał troszeczkę więcej. Ale to się może wyrówna w przyszłych sezonach. Może w przyszłym jakieś siano klasy się zrobi. Ale to misom nie jest potrzebne siano. Może na jakąś usługę pojadę. Może wszystko możliwe. Dobra, to powinien zmieścić tego bala. Albo i nie. Jednak tu nie zmieściłem tego bala. Oj. Teraz wyjedziemy. Czekajcie. Pasy teraz najważniejsze. Tak. Cyk. Aha. Dobra, jeden pas w ogóle nie jest bez użyteczny teraz. Tę belkę sobie też postawimy na przyczepie. Będzie elegancko wszystko szło. Więc on się postawimy tutaj. Dobra, odpinamy pasa, zapinamy. Dobra, to jest tak, git. Teraz cofamy pod przyczepę. I kita na przyczepie. Ile tu się mieści? Powiem wam tak, że jakbym ustawał je tym widłami do belek, jakbym je ustawiał, to by było lepiej. Tak to jest mi ciężej je po dobrze poustawiać. O wiele ciężej. Ale nie jest najgorzej. Dobrze są poukładane. A tutaj mamy gospodarstwo drugie. Na tej mapie. Może będę pracował na tych dwóch gospodarstwach. Ale to zobaczymy. Tutaj belki są jeszcze do ułożenia, ale mniej więcej wygląda to tak. Tak to mniej więcej wygląda. My teraz biegniemy sobie. Zastanawiałem się nad tym polem. Tutaj fajne, długie. Zastanawiałem się nad tym jeszcze polem, ale zaraz wam pokażę, które pole mi najbardziej odpowiada. I które bym sobie kupił najbardziej, najchętniej. To jest moje pole. To jest po sąsiedzku pole, może za dwa sezony je kupię. Tu jest kolejne pole. I najchętniej bym kupił to pole. O, tutaj to pole. I teraz idziemy. Klikamy X. Klikamy to pole. I kupujemy to pole. I kupiliśmy pole. Wymaga wapna i zaorania, dobrze. Kaczki są. Kurde, z wiatrówką będę na nie musiał kiedyś przyjść. Je wystrzelać. Co tu? Tu było wapno wdawane. A nie, wymaga zaorania. Przez płot przeskoczymy szybko. I dobra. Jesteśmy już. Podnosi, odpalamy i lecimy w pole. Nareszcie coś z zatorkiem się zrobi. Bo teraz walterką od Stacha sobie robiłem praktycznie. Prasowałem. Zatorek nie ma tura, więc zatorkiem nic nie robiłem. Ale Perkinsem się więcej teraz porobiło. Więc lecimy z wapnem. Z wapnem sobie polecimy. O, ostro z temacikiem. I dobrze jest. Tak więc kupiliśmy już nowe pole, które będziemy zaraz uprawiać. Tam wapno tylko damy i nawet nie będziemy tego pola orać, tylko już tam będziemy siać. I cyk, lecimy sobie. Wapno dobrze, dobrze leci, dobrze. Jak ino dobrze leci wapienko, to już git. I tak będziemy musieli zajechać na moją farmę. Bo nam wapna nie starczy na kolejne pole. A sporo tego wapna kopiłem, więc co ma być, to będzie. Być może nawet na dwa sezony tego wapna kupiłem. U, B.
Kiba teraz. I cyk. I teraz kita. Zawapnowane, zawapnowane. Lecimy sobie na farmę. Już mam pół zbiornika. Już mam zetorek, kochany. Ale to nic. To się uzupełni na zimę. Bo to do zimy myślę, że starczy. Nie wiem właśnie, kiedy widzę, mam siać. Co mam siać? Co ja mam siać? Nie wiem, kiedy widzę, ja mam siać. Nie umiem się złożyć. Najgorzej. Nie wiem, kiedy mam się drzepak, żeby był dobrze, ale chyba zasiejemy go, jak będzie już środek jesieni. Wtedy zasiejemy drzepak. Żeby tak na żniwa był, jęczmy wtedy zasiejemy i będzie bardzo dobrze. Pakujemy się i lecimy. Wyszedł od szczepy trochę dziury na placu. Zarówno od ciebie trzeba było kiedyś, ale to kiedyś dopiero. I sobie lecimy teraz na kolejne pole. Migak w prawo, pyk, wyjeżdżamy. Więc w kolejnych odcinkach będziemy orać, talerzować, siać. I zima. I przyjdzie zima. I już nic nie będziemy mogli zrobić. Jedynie co. To z zimy będzie odcinek, jak i będzie. Co będzie? Będzie odcinek z zimy, jak będziemy sprzedawać zboże. Dobra. Odpalamy. Trochę do tej strony. Dobra, lecimy. Może jadę jak po pijaku. Trójka. Lekko niech idzie tam do sąsiada, ale to leciutko, żeby za dużo ten nie miał darmozy jak sąsiad. Nie może być lepiej ode mnie, nie ma opcji. Skręcamy, żeby dobrze dosiać. I teraz tu. I teraz do lewej. Siup, siup, siup. Do prawej. Dobra. Dobra, nie widzę tego darmo, zjada sąsiada trochę. Tak więc idziemy sobie do końca. Będziemy się znowu zapakować. I zasiemy nowe pole. Na nowym polu będzie kukurydza na wiosnę. Prawdopodobnie tak to zrobimy. Na jesieni jeszcze może jakieś brony tam pójdą. Dobra, skończyło się. Czyli tutaj muszę przyjechać i dosiać. Bo ogólnie chciałbym trochę kukurydzy zasiać. Siedzi do kukurydzy sobie kupić i posiać trochę. A nie, no do kurdy się nie kupić, posiad sobie, a nie ciągle usługi. Więc kupimy sobie siedliczek do kukurydzy na wiosnę. Zasiejemy ze dwa kawałki kukurydzy. Blisko dosyć siebie będą. I przyjedzie do mnie sieczkarnia z kośmi kukurydzy. Chyba jej nie przechowam, chyba że drugi silos bym sobie kupił. Ale to nie wiem, czy na tym gospodarstwie, czy już na tamtym drugim. Ale to się wszystko zobaczy. Ale chciałbym na tym gospodarstwie jakiś drugi silos kupić, może większy by był. Może było lepiej nawet. Wykręcę? Nie wykręcę. Tak w ogóle, co tak tutaj? Dobra. Silos drugi, jakbym sobie kupił, to bym... No. To by było lepiej, ale i tak nie jest najgorzej. Jest gitara, siema. Ze wszystkim. Lecimy sobie na tamte pole. To trzeba przejechać przez praktycznie pół wsi, żeby dojechać na tamte pole. Tak więc możemy się rozejrzeć. To pole po lewo. To tu, gdzie są buraki. Mógłbym je kupić na wiosnę. Jak pszenica podskoczy i będzie mnie stać, to bym mógłbym to kupić. Albo tu któreś pole na wiosnę. Ale to na wiosnę mówię. No. Bo pola nigdy nie zabieram. No fajnie by było mieć. Tutaj jest spory kawałeczek, to jeszcze nie na te ciągniki. To już bym musiał mieć inny ciągnik, żeby to mieć. Tą 33 albo 88.
bym musiał już mieć inne ciągniczki, bo tak to ciężko widzę. Poza odcinkiem wywalę tam te beleczki. Ułożę je tam może jakoś. Może. Jakoś je tam się ułoży. I zjadę na farmę i Perkins już będzie bronował, kultywatorował, wszystko już będzie robił Perkins. Dobra, jesteśmy. Tu jest taki clean, to jest cleana, od razu sobie przejedziemy. Ops, 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 ops. Dobra. Trochę naprawę, trochę stoi jeszcze. Tu mam pole, tu mam pole. O kurczaczki. Się może przejedzie na tamto pole od razu, jak jesteśmy tak bliski i zostanie trochę fatna. I pyk. Dobra, podjedziemy bliżej tej łąki. Na łąkę to nie idzie. Czy to pole było warte 20 tysięcy? Nie wiem, ale się domyślam. Może mogłoby kosztować trochę mniej, ale tanie skóry nie sprzedał ten gościu. Zarobił sobie troszeczkę na tym polu, więc jest pewnie zadowolony. Ja też jestem zadowolony, bo mam nowy kawałek pola. Co jest, co jest, co jest, co jest, co jest. Ups, prawie to piłem się. Ojcze panie, ojcze panie, ojcze panie. Będę musiał chyba schować to wapno do stodoły, bo jak nic już nie będę wapnował w tym sezonie oprócz tych paru pól, no to muszę schować. Tak to mi zeszło ile? No prawie 2 tony, prawie tam tona 800 dokładniej mi zeszła. To jest tona 800, bo 2 rozsiewacze po 900 kilo, no to będzie git. Myślę, że będzie bardzo dobrze. W kolejnych odcinkach będziemy talerzować, orać, bronować, więc roboty dużo. Mogę powiedzieć, że bardzo dużo roboty będzie. Już to wapno swojego rozsiewacza wysiejemy na to pole. Włączam już. I jedziemy przed siebie. Już niech się rozsieje tutaj to wapno. Tam resztkę wapna to już rozsieje. Tutaj chyba to pole... O kurde. To pole chyba wymaga zaorania. To się je zaora. I się tutaj rzepak będzie siać. Siało. Będzie się tu rzepak. Nawet wyjdę. Się zatrzymam. Nie. Ale koła ubrudzone od wapna. Pięknie, pięknie. Ubrudzone koła. Pięknie ubrudzone koła. Zarąbiście, ale mi się to podoba. Ślady jak się niosą. Bella, fantastyka. Pięknie były ubrudzone koła. To mi się podoba. Tak więc, ja już będę dojeżdżał do mojej farmy. W kolejnych odcinkach talerzujemy, oramy, robimy wszystko na potęgę. Bo już jest wczesna jesień, czyli roboty co niemiara. Dziękuję wam widzowie za oglądanie. Do kolejnego, trzymajcie się, cześć, siema.